na razie ja znam tylko dwóch panów, którzy strzygą. Alpak jest aż 40 tysięcy sztuk w Polsce, więc mają bardzo dużo pracy. Jak wyjeżdżają w kwietniu, to dopiero we wrześniu do domu wracają. A do lekarzy chodzicie? I lekarzy pewnie jest jeszcze więcej niż fryzjerów, co? Elmo daje buziaki i zdejmuje czapki z głowy, więc uwaga, tylko pod tym kątem. A tak to się nie bójcie, ja tego nic nie zrobię. Lekarzy jest jeszcze więcej niż fryzjerów, prawda? A jeżeli chodzi o leczenie alpak, są tylko dwie kliniki weterynaryjne w Polsce. Na całą Polskę i są w Warszawie akurat. Z tym, że się cenią i my rzadko już do nich jeździmy. Większość zabiegów sami przeprowadzamy weterynaryjnych, szczepienia, odrobaczania. Odbieramy sami porody, na przykład jak takie maluszki się rodzą, to sami porody odbieramy. Im alpaka chodzi aż rok w ciąży. Czyli rok oczekujemy zawsze na całe 12 miesięcy, a czasami dłużej, bo mieliśmy alpakę, która nam miesiąc ciąży przynosiła, czyli 13 miesięcy chodziła z maluchem w brzuchu. Więc potrafią przynosić. I zdarzają się takie przypadki, że alpaka mamusia nie karmi swojego dzidziusia. I my jesteśmy ich zastępczymi matkami, karmimy sami z butelki. Przez pół roku. Rano, to jest gorzej niż z dzieckiem. Musiał w nocy wyjść, to dwie godziny trzeba karmić, a zrobić to mleko i tak dalej. Więc mamy właśnie teraz taką na wychowaniu półroczną właśnie Maję. I Majeczka generalnie zostaje z nami, no bo to już jest dziecko wychowane przez nas. Więc już jej się nie